W dzisiejszym odcinku z Brawl Stars po raz kolejny zrobimy sobie polowanie na nowego zadymiarza, którym tym razem jest oczywiście Nani. Tak, moi drodzy, wszystko dlatego, że zwróćcie uwagę, Nani pojawi się dokładnie za 22 minuty i 27 sekund, gdy to nagrywam. No i słuchajcie, zobaczymy, czy w dzisiejszym odcinku uda się tego nowego zadymiarza odblokować. Problem jest tylko taki, że na to polowanie nie mam zbyt wielu skrzynek, bo zwróćcie uwagę, słuchajcie, że w karnecie zadymiarskim na samym końcu mamy odłożonych tylko 8 dużych skrzynek, plus, moi drodzy, 15 Brawl Boxów w prawym górnym rogu, no i dodatkowo jeszcze jedna duża skrzynka. W związku z tym może być pewien problem, żeby tego nowego zadymiarza trafić, ale mam nadzieję, że jakimś cudem nam się uda. Zanim jednak ta nowa postać się pojawi, mam jeszcze, jak widzicie, trochę czasu i jest to idealny moment, żebyście pod tym filmem stawili łapkę w górę i spróbowali dobić tutaj, powiedzmy, 25 tysięcy lajków. Wydaje mi się, że bez problemu dać radę, a fajnie byłoby przywitać nową postać właśnie takimi 25 tysiącami lajków. I dodatkowo warto stawić lajka, bo jeśli okaże się, że w sklepie, słuchajcie, pojawi się oferta na Nani, czyli najnowszą postać, to w dzisiejszym odcinku rozdam wam, słuchajcie, tych postaci, powiedzmy, tyle, ile lajków zostawicie. Umówmy się, że jeśli będzie oferta w sklepie, to za każde 10 tysięcy lajków rozdam wam jedną kartę Google Play albo App Store'a, za którą doładujecie sobie gemy, za które będziecie mogli takiego zadymiarza w sklepie kupić. Jeśli więc stawicie 30 tysięcy lajków, wygrają 3 osoby, jeśli stawicie 50 tysięcy lajków, wygra 5 osób, także wszystko zależy od was. Strzelcie lajka i, moi drodzy, sprawdźcie również koniecznie, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj. Jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie także, żeby był szary, bo do końca dzisiejszego dnia chciałbym, żebyśmy dobili 480 tysięcy subów. Brakuje nam 700 subów, więc fajnie, gdy nam się udało, i pamiętajcie, żeby napisać na dole byle jaki komentarz z dopiskiem, czy macie telefon z Androidem, czy z iOS-em, żebym wiedział, jaką kartę wam wysłać, ale to dopiero za chwilę, jak sprawdzimy, słuchajcie, czy w sklepie będzie oferta na nową postać. Okej, moi drodzy, do nowej postaci stało nam 7, 6 sekund, także uwaga, moi drodzy, zaraz będziemy próbowali polować. 3, 2, 1, okej, oficjalnie Nani już jest, wejdźmy do sklepu. Zobaczmy, czy mamy w sklepie ofertę. Okej, oferty się odświeżyły. Nie ma, słuchajcie, sprawdza takiej konkretnej oferty na Nani, ale jak widzicie, mogę trafić epickiego zadymiarza. A wiadomo, że będzie to Nani, bo brakuje mi tylko jednej postaci. W związku z tym zróbmy tak, że za każde 10 tysięcy lajków, tak jak się mawialiśmy, rozdam wam kartę Google Play albo App Store'a o wartości 50 zł, za którą kupicie sobie właśnie tego typu ofertę. A jeśli jej nie macie, to kupicie sobie coś innego. Żeby mieć szansę na wygranie, strzelcie lajka, zasubskrybujcie kanał i napiszcie na dole byle jaki komentarz z dopiskiem, czy macie telefon z Androidem, czy macie iPhone'a, żebym wiedział po prostu, jaką kartę mam wysłać. A ja póki co, moi drodzy, wchodzę od razu do karnetu zadymiarskiego i jak widzicie, zaczynam, słuchajcie, opening od 8 dużych skrzynek. Pierwsza duża skrzynka przed nami, uwaga, otwieramy, mamy monety, mamy po 2 jetonów, ale niestety na nim nie ma. Lecimy sobie dalej, mamy jeszcze 7 skrzyneczek. Tutaj niestety tylko monety. Cieszę się, słuchajcie, że w sklepie jest oferta na nowego zadymiarza, bo jeśli nie uda nam się trafić, słuchajcie, nowej postaci ze skrzynki, to wtedy będziemy mogli sobie na spokojnie ją kupić. Okej, niestety tutaj również nowej postaci nie ma. Mamy jeszcze 4 duże skrzynki, otwieramy sobie jak najszybciej, bo jak najszybciej chciałbym, słuchajcie, przetestować na niej bezpośrednio w grze, walcząc z normalnymi ludźmi. Lecimy sobie dalej, uwaga, mamy znowu monety. Okej, mamy, słuchajcie, jeszcze 2 duże skrzynki, potem tutaj mamy jeszcze troszeczkę skrzyneczek, ale no obawiam się, że może być, słuchajcie, ciężko, żeby trafić tę postać bez kupowania. Tak czy inaczej, otwieramy kolejną dużą skrzynkę. Znowu 177 monet. Mamy jeszcze jedną, słuchajcie, ostatnią dużą skrzynkę na końcu karnetu. No i niestety w tym momencie, jak wiecie, mamy 115 monet. Ale to nic, moi drodzy, lecimy sobie w takim razie ze zwykłymi skrzynkami. Zobaczymy, może w zwykłych skrzynkach, słuchajcie, uda się trafić nowego zadymiarza. Jak widzicie, póki co niestety nie. Mamy jeszcze 13, słuchajcie, 13 skrzynka od końca. Niestety pechowa. Więc otwieramy sobie, słuchajcie, dalej, zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Niestety nie, przy okazji, słuchajcie, nazbieramy sobie trochę monet, to też nie jest jakby złe, bo będziemy mogli potem, słuchajcie, na spokojnie móc ulepszać sobie właśnie na nie, czyli najnowszą postać. Otwieramy sobie kolejną skrzynkę, 98 monet. No i, moi drodzy, wygląda na to, że chyba niestety, moi drodzy, będzie trzeba tę nową postać kupić. Ale nie poddawajmy się, mamy jeszcze, słuchajcie, 6 zwykłych skrzynek i jednego big boxa do końca. Tutaj również tylko monety, tutaj mamy, proszę bardzo, też tylko monety. Czekam, aż w prawym dolnym rogu pojawi się jakaś jedynka, żebym wiedział, że, słuchajcie, jest tam nowa postać. Niestety nie tym razem, może teraz? Też niestety nie, okej, może teraz, uwaga, zobaczmy, również nie. No i ostatnia zwykła skrzynka przed nami, sprawdźmy, co w niej będzie, a mamy w niej monety i nic poza tym. W takim razie, moi drodzy, ostatnia duża skrzynka, jaką udało mi się zachować, otwieramy, naciskamy. I mamy 192 monety, czyli niestety na niej nie ma. Ale słuchajcie, stwierdziłem, że mamy trochę gemów, więc możemy kupić sobie jeszcze 2 mega skrzynki. Może akurat z jakiegoś megaboksa wypadnie nowa postać. Strzelcie lajka, żeby się udało, a ja klikam, uwaga!
I niestety mamy 587 monety, ale nie mamy na niej. Okej, stać nas na jeszcze jednego mega boxa, tak żeby wystarczyło w razie czego na kupienie oferty. Naciskamy, stukamy, otwieramy. I nie wierzę, słuchajcie, nie wierzę. W ostatniej skrzynce prawdopodobnie będzie najnowsza postać. Mamy 658 słuchajcie, monet. Zostawcie lajka, zostawcie suba, a ja wtedy słuchajcie klikam i uwaga, sprawdzamy. Naprawdę. Naprawdę, słuchajcie, Brawl Stars mnie strollowało. Dziękuję bardzo za Star Powera do Gale'a. Ale no, byłem święcie przekonany, słuchajcie, że będzie to najnowszy zadymiarz. Okej, słuchajcie, niestety nowego zadymiarza nie było, ale zwróćcie uwagę, że po lewej stronie pojawiła mi się oferta na nowego zadymiarza wraz z punktami mocy. Super, że dopiero teraz jak wydałem gemy i brakuje mi, słuchajcie, żeby tę ofertę kupić. Ale wy być może tę ofertę macie. Tak jak mówiłem, macie szansę dzisiaj na wygranie karty Google Play App Store'a, za którą będzie można, słuchajcie, taką ofertę sobie kupić. Widzę, że będę musiał zrobić trochę droższą, ale to, moi drodzy, nieważne. Mamy, moi drodzy, epickiego zdymiarza za 180 gemów. Kupmy sobie go i to, moi drodzy, musi być oczywiście, jak widzicie, na nim. Nie mogło być inaczej, mam już wszystkich zadymiarzy poza tą, chociaż tą postać również już mam. No i czas ją przetestować. W takim razie czas to zrobić. Zobaczymy, słuchajcie, jak nam pójdzie. Mamy tą postać i powiem szczerze, że jest to postać, która strasznie mi się podoba. Zastanawiam się, na jakim trybie ten zadymiarz będzie najlepszy i szczerze mówiąc, nie wiem, czy starcie solo jest właśnie tym trybem. Wydaje mi się, że to będzie raczej postać lepsza na jakieś trójeczki, tak bym raczej tutaj obstawiał, ale zobaczymy, słuchajcie, skrzynki rozwala się, no całkiem nie najgorzej, jak widzicie, jako tako nam to idzie. Mamy, słuchajcie, po lewej stronie pierwszego przeciwnika, okej, mamy jakąś nitkę, która leci do nas tutaj, o proszę bardzo, jak widzicie w krzakach, dobra, dostanie teraz, pięknie dostała, celowanie, słuchajcie, nie jest aż takie proste, ale jak widzicie, udało się zabić nitkę, no i mamy 6-5 zdymiarzy jeszcze na mapie. Wydaje mi się, że to raczej, słuchajcie, będzie szybki easy winek, zazwyczaj tymi nowymi postaciami, dość szybko się wygrywa. Teraz, słuchajcie, możemy się schować i użyć, słuchajcie, po raz pierwszy naszego ulta. Lecimy sobie tędy, zobaczymy jak to wyjdzie. Cyk, mamy tutaj Broka, którego niestety nie mogłem trafić. Ajajaj, sterowanie nie jest aż takie proste. Byłem bardzo blisko, ale no niestety aż tak zwrotny ten nasz pomocnik nie jest. I moi drodzy, Brok mnie pokonał. No trudno, czasem tak bywa, słuchajcie, czasami się tak zdarza, ale spróbujmy sobie zagrać jeszcze w zbiorach klejnotów. Fajnie, gdyby tylko Majusia, o, tutaj z nami grała, bo jak widzicie się nie ruszała, ale chyba do nas wróciła. No i zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. Zastanawiam się, czy lepiej jest używać autoataku, czy lepiej jest celować. I powiem wam szczerze, że autoatak w przypadku tej postaci działa naprawdę dobrze. Zobaczymy, czy, okej, teraz uda się coś zrobić, raczej nie, bo jak widzicie Majusia stoi w miejscu. Majusia, dlaczego? Powiedz mi, dlaczego odpalasz grę i nie grasz? Przez ciebie może być problem, żeby to zwyciężyć. Chociaż mam na szczęście niewiele pucharków, więc kto wie, może się uda. Pyk, lecimy, słuchajcie, naszym pomocnikiem na El Primo. Udało się w końcu tym pomocnikiem trafić, ale czy uda się tego El Primo pokonać? Raczej może być problem. Jak widzicie, ja mam bardzo mało życia, ryzykuję teraz niesamowicie. Ale uwaga, zobaczmy. Dobra, cyk, jest ciężko. Musimy poczekać, aż życie się zregeneruje. Wtedy będziemy mogli próbować coś zrobić, ale jak widzicie, cyk, teraz... Okej, idealnie udało się odepchnąć go ultem. Powiem wam szczerze, że ult, jak widzicie, czasami może nas naprawdę nieźle uratować. Ten El Primo tam stoi w krzakach i bardzo dobrze, niech on tam stoi, niech on nie zbiera klejnotów. My go będziemy tutaj powolutku odczachali, no i będziemy zdobywali klejnoty. Chociaż oni, jak widzicie, mają już 8 klejnotów i ten meczek może niestety, coś mi się wydaje, być przegrany. Zobaczymy, jak to będzie. Tam mamy właśnie, słuchajcie, o, tutaj mamy, słuchajcie, cyk, Poco, który, no właśnie, tam się schował i niestety głupio teraz użyłem ulta. Mamy odliczanie do końca. No, gdyby Majusia grała z nami, to może udałoby się jeszcze, słuchajcie, coś tutaj zdziałać, ale w takim wypadku, jak widzicie, będzie na pewno problem. Nie wiem, dlaczego odpuścili temu Poco. Dobra, walimy teraz tego Poco, ale niestety, słuchajcie, nie zdążę go pokonać. No i kolejny mecz przegrany. Ale nie poddajemy się, zagrajmy jeszcze jeden meczyk, tym razem napad i zobaczymy, słuchajcie, jak na tym trybie sprawdzi się Nani. Podejrzewam, że to nie jest postać na ten tryb totalnie, ale zobaczymy, może chociaż tutaj uda się wygrać. Póki co niestety średnio, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Będę mógł tym moim pomocnikiem rozwalić, słuchajcie, ich mury przy ich sejfie. O, właśnie, możemy teraz sobie szybko to zrobić, chociaż niestety trochę źle stanąłem. Dobra, nieważne, jak widzicie, mur rozwalony. Ja co prawda zostałem pokonany, ale myślę, że i tak trochę nam to da. Przechodzimy w takim razie do ataku. Tam mają jakiegoś Barley'ka, który, okej, ładnie tutaj widzicie, nas trzeba porobić. Dobra, tutaj mamy, jak widzicie, Jacki w, okej, w krzaczkach. No i jest problem, bo zginąłem, ale na szczęście nasz, słuchajcie, Frank już atakuje. Sejfik, póki co wygrywamy i okaże się, że jakby najgorszy chyba tryb dla tej postaci będzie trybem, na którym uda nam się zwyciężyć. Pokonujemy, słuchajcie, jak widzicie, Barley'a. Idealnie udało się go porobić i teraz atakujemy Sejfik. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Całkiem długo się ładuje ten
atak, słuchajcie, nani, także chwilkę to niestety trwa, trzeba mieć to na uwadze. Dobra, tutaj Barley leci do mnie i niestety, no, pokonał mnie, ale ja pokonałem jego. Mamy jeszcze minutę i 11 sekund, do końca, słuchajcie, możemy użyć naszego ulta i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, tutaj mamy Jackie, pyk, pomóżmy Frankowi pięknie, chociaż nie wiem, czy nie przeszkodziłem mu, odsuwając Jackie od niego, ale nieważne, mamy teraz, jak widzicie, tylko nitę jeszcze do porobienia i możemy lecieć na ich safe. Zobaczymy, jak to będzie, ja tutaj się poświęciłem, ale Frank teraz atakuje safe, bardzo dobrze, bo oni mają jeszcze, słuchajcie, tylko 78% safe'u, my mamy stówkę, więc póki co wygrywamy i jeśli uda się to wytrzymać, no to raczej bez problemu, słuchajcie, będziemy mieli tutaj winka. Ja w takim razie lecę jeszcze szybko na ich safe'ik, każde obrażenia się liczą, oni teraz będą się na mnie fokusowali, bardzo dobrze, nie będą lecieli wtedy do nas. Ale kurczę, no na nim ma mało życia i jest łatwo do pokonania. To nic, moi drodzy, próbujemy sobie dalej. Mamy 60% jeśli chodzi o ich save, 100% jeśli chodzi o nasz save. Także raczej mamy, moi drodzy, wydaje mi się, tutaj easy winka, dobra, pięknie użyty ulcik, ale teraz zginąłem. Tak czy inaczej, moi drodzy, nie ma szans, żebyśmy ten meczek już przegrali, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy 14-13 sekund do końca. Oni jeszcze będą pewnie próbowali nas zaatakować, chociaż nie, jak widzicie, nawet nawet już się nie starają. Także ja, moi drodzy, mogę odpuścić, mogę sobie wychillować, no bo mamy przynajmniej ten mecz wygrany. W takim razie, moi drodzy, tak właśnie wygląda rozgrywka Nani. Przypominam, że macie szansę na wygranie karty Google Play App Store'a. Za każde 10 tysięcy lajków będzie dodatkowy jeden zwycięzca, a wyniki ogłoszę o 20 w opisie pod tym filmem. No i jak widzicie, no miało to być, słuchajcie, zwykły opening, zwykłe polowanie na Nani, ale niestety Brawl Stars mnie strollowało z tą ostatnią skrzynką. Musiałem tekst dymarza kupić, ale najważniejsze jest to, że ją mamy. W związku z tym na tym kończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli film się spodobał, strzelcie lajka, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków już niedługo na kanale. Wbijajcie również na mój główny kanał, do którego link wrzucam wam w opisie pod tym filmem. Tam pojawiają się regularnie kozackie filmy. Sprawdźcie koniecznie, bo no wyświetlenia są naprawdę niesamowite. Wbijajcie na mój główny kanał, link w opisie. A póki co dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia. A jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie komentarz sałata. Zobaczymy, ilu mamy wytrwałych.